Teraz kierowca sprawdza punkt do odśnieżania. Sprawdza, czy sprawny. Czy sprawny. Gotowość jego przestawiają na lewo lub prawo. W zależności od potrzeb, który pas drogi odśnieża. Następnie sprawdza piaskarkę, czy działa. Ma możliwość regulacji z kabiny szerokości posypu. Sypiemy solą z piachem? Zależy od potrzeb, teoretycznie solą. Jaki ma zasięg piaskarka? Jak daleko posypie? Potrafi nawet na 12 metrów, na 3 pasy. Ile do takiego samochodu zmieści się soli? Ładowność tej piaskarki to jest 5 ton. I takie 5 ton w jakim czasie wysypiemy? Wystarczy około na 20 km, to jest na jakieś 1,5 godziny pracy. Tutaj ten pilot służy do pługa, sterowanie prawo-lewo, podnoszenie góra-dół i to wszystko. On głównie odśnieża starówkę ze względu na to, że ma małą masę, a tam najczęściej są drogi z kostki takiej brukowej. Tę maszynę chyba rzadziej widzimy na gdańskich drogach. To znaczy ona jeździ równie często, tylko po wąskich drogach, na takich, gdzie nie, samochód ciężarowy ma problem przejechać. Traktor jest bardziej zwrotny i łatwiej mu to po prostu odśnieżyć taką wąską drogę.